Siemano ziomy, zobaczmy sobie filmik taki tutaj, który krąży po sieci. Jakiś gościu sobie po prostu nagrał, bardzo wartościowy. Takich ludzi potrzebujemy dzisiaj. Now, as a police officer, I'm compelled to make this video. I've been in law enforcement for 10 years and I'm speaking to my peers, other fellow officers, people in any kind of law enforcement position. No więc to jest policjant od 10 lat i mówi tutaj, to wideo jest dla innych jego kolegów z pracy czy jakichkolwiek, jak to powiedzieć, funkcjonariuszy. I've seen officers nationwide enforcing tyrannical orders against the people, and I'm hoping it's a minority of officers, but I'm not sure. Mówi, że widzi na filmikach, które my też widzimy, jak oficerowie, policjanci w całym kraju, oczywiście w USA, bo gdzieżby indziej, egzekwują tyranię. Takich słów on używa. Egzekwują tyranię. Anymore, because every time I turn on the television, every time I look to the internet, I'm seeing people arrested or cited for going to church, for traveling on the roadways, for going surfing, opening their businesses, going to the park with their families. No, mówi, że widzi w mediach cały czas jakieś wiadomości na temat tego, że ktoś sobie surfował, ktoś sobie biznes otworzył, ktoś sobie coś tam zrobił i został zaaresztowany. Or doing nails out of their own house, using their own house as a place of business, and having undercover agents go there and arrest them and charge them with what? With a crime? I don't know what crime people are committing by doing nails in their own house. No tutaj mówię o tym, co pewnie w Polsce też ma miejsce, że ludzie, na przykład jakieś kosmetyczki tam robiące paznokcie, w swoim własnym domu przyjmują przecież klientów często. Ja też tutaj mam koleżankę, która ma we własnym garażu zrobione studio kosmetyczne. Dlaczego nie miałaby przyjmować ludzi w swoim własnym domu, którzy chcą przyjść tam, ryzykować swoim zdrowiem i sobie zrobić jakieś paznokcie czy cokolwiek innego? On też się zastanawia, co to jest za przestępstwo, moi drodzy, skoro nie ma ofiar, to co to jest za przestępstwo? We're seeing this more and more and more, and we need to start looking at ourselves as officers and thinking, is what I'm doing right? Now, I want to remind. No właśnie, mówi, że trzeba spojrzeć na siebie i zastanowić się, czy to, co ja robię, to jest właściwa rzecz. Regardless of where you stand on the coronavirus, we don't have the authority to do those things to people just because a mayor or a governor. No właśnie, i to jest bardzo ważne, niezależnie od tego, jakie jest twoje zdanie na temat tego koronawirusa. To jest to, co ja mówiłam, on może być stuprocentowo śmiertelny i strasznie niebezpieczny i zaraźliwy. Dalej, to nie stoi ponad konstytucją. I on to mówi, nie mamy prawa, niezależnie od tego, co myślisz o koronawirusie, nie mamy prawa egzekwować tych rozkazów. To są rozkazy, to nie jest prawo. Tells you otherwise. I don't care if it's your sergeant or your chief of police, we don't get to violate people's constitutional rights. Voilà. I ten koleś, no i to jest prawdziwy bohater. To jest prawdziwy Amerykanin. Niech se Magda Detoksiara tego posłucha może. On mówi to do swoich kolegów. My nie mamy prawa łamać konstytucji. Tylko dlatego, że nasz gubernator czy ktokolwiek, sierżant nam mówi, że mamy coś zrobić. Zawsze na samej górze stoi konstytucja. Prawa ludzi. To jest prawdziwy bohater. On wie, że jego pracą jest ochrona praw ludzi, a nie wdrażanie jakiejś tyranii. Because somebody in our chain of command tells us otherwise. It's not how this country works. No, nie tak działa Ameryka, dokładnie. Those are de facto arrests, you know? We are violating people's rights and taking money from them, or even worse, arresting them and depriving them of their freedom when they are exercising their constitutional rights. So no właśnie. Nakładamy im jakieś kary pieniężne lub zabieramy im wolność aresztując ich, czyli łamiemy ich prawa konstytucyjne w tym momencie. Także droga policjo w Polsce, to jest też do was, to jest do całego świata. Wy się zastanówcie, jaka jest wasza robota? Czy waszą robotą, czy wy jesteście niewolnikami, którzy mają wykonywać rozkazy? Jak wam każą zastrzelić dziecko na ulicy, to też powiecie, że o, ja miałam taki rozkaz. Dziecko ewidentnie łamało. Łamało tutaj rozkazy rządu, no. Gdzie się pałęta głupie takie? Czy może użyjecie swojego łba, moi drodzy, i zaczniecie się zachowywać z godnością? So let's talk about that. Let's read something right here off of the Declaration of Independence. All men are created equal. No, on teraz wam tutaj przeczyta Deklarację Niepodległości i trochę Konstytucji. Także trochę edukacji dla Polaków przy okazji. Pierwsza rzecz. Wszyscy ludzie są stworzeni, są równi. Rule of law. Reguła prawa. Wszyscy są równi. Nie ma równych i równiejszych. Nie ma, że Kaczyński zapierdziela na jakiś cmentarz, a człowiek nie może normalny. Among these, we have the right to life, liberty and the pursuit of happiness. Proszę bardzo. Prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności, które oznacza również poszukiwanie swojego szczęścia.
Jak cię uszczęśliwia dom nad morzem, to se kupuj dom nad morzem. Jak cię uszczęśliwa motor, to se kup motor. Jak cię uszczęśliwia sportowe auto, to se kup sportowe auto. A jak cię uszczęśliwia dać się pieniądze na cel charytatywny, to se daj te pieniądze na cel charytatywny. To jest twoja własność. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their power from the consent of the governed. Meaning their, our power and any government official's power is derived from the people. Okay? We don't hold... No właśnie, czyli władza jest dana przez ludzi, to ludzie kontrolują władzę, a nie odwrotnie. Hold power over our citizens. That's it's contradictory to everything that our country stands for. And this is what I'm saying. First Amendment rights. Telling people they can't go to church. Freedom of religion. Okay? Voilà. Pierwsza poprawka do konstytucji. Wolność wyznania chociażby. A teraz się mówi, co jest w Polsce? Też nie można iść do kościoła, z tego co mi wiadomo, tak? Nie można tam jakieś więcej niż 50 osób, czy cokolwiek tam sobie wymyślili teraz. Czyli jest zabrane. Prawo do praktykowania religii jest zabrane. Prawo do wolności słowa jest zabrane. Lekarze nie mogą się wypowiadać, coś powiesz nie tak, to cię tam zaraz zgnoją, krótko mówiąc. Telling people they can't protest, freedom of assembly. Fourth Amendment violation. Voilà, mówienie, że nie mogą protestować. To jest bardzo ważny element wolności słowa. Wolność wyznania religijnego, praktykowania religii oraz prawo do zgromadzeń, pokojowych zgromadzeń. To jest też łamane w tej chwili w Ameryce, w niektórych miejscach. No właśnie, sprawdzają ludzi, żeby im jakieś papierki pokazali. On się pyta, co to jest gestapo. No dokładnie, bo to jest gestapo. To są metody nazistów, moi drodzy. Że jakiś papierek trzeba mieć przy sobie, czy jakąś aplikację, żeby mnie śledzili, żebym przypadkiem gdzieś nie poszedł, gdzie nie wolno mnie. Och, do lasu. In 30s, Nazi Germany, you don't get to stop people unless you have reasonable suspicion or probable cause that they have committed a crime. Voilà. No niestety już nie od Patriot Act, ale ogólnie w Ameryce istniało i dalej jest szanowane takie prawo, że nie zatrzymujemy żadnego człowieka bez powodu. Musisz mieć powód do aresztowania, musisz mieć powód, że on coś zrobił, musisz mieć oskarżenie, żeby kogokolwiek zatrzymać i domagać się od niego jakichkolwiek papierów. Przecież kiedyś jeszcze długo nie można było ludziom nawet wejść do domu bez nakazu sądowego. Niestety to zostało zmienione i to wszystko jest po prostu... To jest chory system. Ktoś powie, no ale to tak musi być, bo jest przestępca czy coś tam. Nie. A jak się zachowało Apple niedawno, co oni tak bardzo się chełpią, że prywatności ich bronią, jak jakiś terrorysta gdzieś tam ponoć coś strzelał w, nie wiem, to było w Los Angeles chyba, 2 lata temu, coś koło tego, i poproszono, FBI chyba prosiło, żeby odblokowali telefon tego terrorysty, żeby sprawdzić tam z kim się kontaktował, czy coś. Apple powiedział, nie, fuck you, privacy. Oni o coś, jak to wielka narada była w ogóle narodowa i światowa, że co to ma być, że przecież to jest terrorysta. Apple stwierdziło, nie, my bez żadnych dowodów waszych nie będziemy wam tutaj udostępniać żadnych danych. Cześć, pieśni. I wygrali oczywiście. And I know people that have personally been stopped, saying we want to see papers showing that you're essential. That is not... A to jest kolejna rzecz, oni dzielą te biznesy na biznesy ważne i biznesy nieważne. Jest essential albo nie jesteś essential. Co to jest w ogóle za dzielenie społeczeństwa? Skoro człowiek jest stworzony równy, to nie można tworzyć takich praw jakichś tam, czy praw, czy zapisów, bo to nie jest prawo, to jest kurde łamanie prawa najważniejszego, konstytucji stojącej nad wszystkim. Także on tutaj też to widzi. How our job works, okay? What really has been pissing me off lately is the fact that these officers that are going out here and enforcing these tyrannical orders, what they're doing is they're making my job and my safety, or they're putting my job and my safety at risk. Because what you're doing is you're... No właśnie, i te osoby, które wdrażają tą tyranię, nie myśląc, narażają na niebezpieczeństwo takiego oficera. Tak samo takiego policjanta w Polsce, który myśli i może nie wdraża tych przepisów. Bo tacy są, też donosiliście, że tacy są, co się uśmiechną, tylko jak powiedzą, a pan udaje, że pan tą maskę nosi, ale tak nie wiem, a w sumie nie nosi. Bo my jesteśmy zmuszeni. Coś tam. No tak. I w tym momencie ludzie się wkurzają i stają przeciwko całej policji, tak? I w tym momencie jest, może być atak na niego też, bo ktoś inny był debilem. Widening the gap between public trust and law enforcement officers. And what that's going to do is it's going to... I mean, look what's happened to law enforcement in the last 10 years. Less and less public trust, and more often than not, that is... a result of isolated incidents that get blown out of proportion. They're not isolated anymore. They're happening every single day. And the thing that I want you to... No właśnie, jak są jakieś różne incydenty i ludzie na to patrzą, to zmniejsza się zaufanie do policji. A ludzie powinni mieć zaufanie przecież do policji. Co to jest w ogóle za system, w którym ludzie nie mają... No to jest jakieś policyjne państwo, system totalitarny, gdzie ludzie nie mają zaufania do policji. I to realize is that our power that we hold as law enforcement officers is nothing more than a facade. It's a badge and a gun. And people... You don't realize if you haven't lived in anarchy, if you haven't seen combat, things can be stripped from people in a heartbeat. And that's what I'm afraid of. I'm afraid that these actions... No właśnie, i on tutaj tłumaczy, i moi drodzy policjanci, to jest też na cały świat, to jest do was bardzo ważna wiadomość. Was oddziela od obywatela tylko wasz mundurek, który niewiele znaczy, i wasza broń.
Ewentualnie jakiś samochodzik ładny. To jest jedyne, co was oddziela. Myślicie, że to wam daje taką wielką przewagę? Już w Berlinie tłum odpychał zgraje policjantów. Nie pierwszy raz w historii się takie rzeczy dzieją. I one się tragicznie kończą, dla obu stron oczywiście, co ja mam nadzieję, że nie dojdzie do takich rzeczy. Ale nie dojdzie do takich rzeczy tylko wtedy, kiedy zaczniecie używać łba i używać swojego mózgu i zastanowicie się, czy rozkazy, które dostaliście, są sensowne. Bo jak nie są sensowne, nie są zgodne z waszym kodem moralnym, to macie obowiązek się sprzeciwić. To jest obowiązek myślącego samodzielnie człowieka się sprzeciwić tyranii, a nie ją egzekwować. A jak będziecie egzekwować tyranię, to was, tłum was rozliczy, prędzej czy później. I to się może skończyć dla was, możecie za to zapłacić nawet najwyższą cenę, niestety. Także zastanówcie się dwa razy, co robicie i dlaczego to robicie. Are going to wake a sleeping giant, i.e. the American people, okay? They are going to be put in a position where they won't have their rights trampled anymore. And us as law enforcement officers, we'll have our ability to enforce the law stripped from us in about 10 minutes, okay? Dokładnie, możecie to wszystko stracić w parę minut. I think what is going to happen if this continues is we're going to see bloodshed in the streets, okay? I don't want to see bloodshed in the streets. No właśnie, jak to tak dalej pójdzie, to będzie wojna cywilna, co zamówiłam. Będzie krew na ulicach. Będą kulki w łeb. I będą policjanci ginąć też, bo to nie jest tak, że jedna strona będzie. Wy sobie popatrzcie, co się działo na... przez półtora roku z żółtymi kamizelkami. Nie wiem, może nie obserwowaliście, co się dzieje. A to jeszcze, to był tylko wstęp do tego, co to teraz nas czeka. Ewentualnie, jak się ludzie nie dogadają ze sobą. Mówię, jak się policja nie stanie po stronie konstytucji, obywateli, wolności, to się skończy krwawą jatką dla obu stron. On either side of this coin. I don't want to see fellow officers get injured or killed, and I certainly don't want to see citizens get injured or killed. Voilà, on mówi, że no dokładnie, dla obu stron, no mądry koleś. Nie chcę widzieć, żeby policjanci byli zranieni, nie chcę też widzieć, tym bardziej, żeby obywatele byli zranieni. And I promise you, most of you out there doing these tyrannical acts against our citizens, you're not ready for combat. You're not mentally or physically ready for combat in the first place. No właśnie, większość z was, podobnie tak jak obywatele też, ludzie są bardzo słabi sobie psychicznie dzisiaj, wypierają to, co się dzieje i tak dalej, ale to samo się tyczy policjantów. Oni, myślę, że morale policjantów jest bardzo, bardzo niskie. Bardzo, bardzo niskie, bo to nie jest taka sytuacja, że oni jakiś tłum chuliganów przeganiają czy coś. Nie. Oni przeganiają swoich sąsiadów, swoich ludzi po prostu podobnych do nich, którzy chcą żyć, pracować, funkcjonować normalnie. To musi być straszne też być po stronie policji w tej chwili. Nie mówię, że każdy, bo jest też masa gnojów, nie oszukujmy się. Jest masa gnojków, w każdej tego typu pracy się znajdą tacy ludzie. Ale myślę, że większość ludzi jednak tam bardzo chętnie by najlepiej stanęła z boku i w ogóle w tym nie uczestniczyła, ale jest zmuszona. To jest to, co wam mówiłam. Też teraz, jak jest wojna, to będziecie wciągnięci w którąś ze stron. Także może lepiej ją wybrać świadomie, tą stronę, niż zostać ściągniętym do którejś ze stron, która później stwierdzicie, że to jednak nie jest wasza strona, bo dostaniecie po ryju. Promise you, you don't want to go through that, and I hope I never have to go through that again. You know, you don't get to just say, well, I'm doing this because I was told to do so, or I'm following orders, or... No właśnie. Nie. Wy nie możecie powiedzieć, oj, ja tylko wykonuję rozkazy. Nie. Takie wymówki nie przejdą. I need to keep this job. Guess what? I need to keep this job more than anybody. I have 3 young children. I have 2 houses. Like... No właśnie, albo muszę mieć pracę, tak? Muszę mieć przychody. No, moi drodzy, takimi wymówkami to się do grobu wpędzicie. I have the same sob story that the rest of you guys have. But my personal choices and my living arrangements, no matter what they are, don't allow me to trample on people's rights. No właśnie. Twoje, to, że masz dzieci, to, że masz zobowiązania, to, że masz kredyt i tak dalej, nie oznacza, że możesz odbierać ludziom ich prawa. Odbierając tym protestującym czy komukolwiek te prawa do wolności, do życia, do własności, zabierasz te prawa również sobie. Pamiętaj o tym. I to nie tylko do policjantów teraz mówię, do wszystkich to mówię. Kiedy zabierasz te prawa innym, zabierasz je również sobie. I jesteś, będziesz następny, po ciebie przyjdą jako następnego i nikt ci nie pomoże. And I don't understand why that concept is so hard for people to understand. Listen, you need to stand up for what's right. You need to, if you're part of a department or an agency that is asking people, or asking their officers or their deputies to impose on people's rights and infringe on their freedoms, you need to step up and say, no, that's not me. That's not what I signed up. No właśnie, jeśli mówi ci jakiś tam sierżant, przełożony, ktokolwiek, prezydent, ktokolwiek, że masz ludzi rozgonić, masz ludziom naruszyć ich prawa, to mówisz, nie zrobię tego. Wypierdzielaj, nie będę stosował tyranii. Step forward, and that's going against my oath. And if that costs you your job, so be it. At least you'll be able to look yourself in the... No właśnie, jak masz przez to stracić pracę, to się zastanów, czy na pewno warto zachować tą pracę, zachować tą pensję, podczas gdy kraj, cały statek tonie i tak zatoniesz razem z nim. Czy może lepiej się postawić tyranii?
postawić się tyranii czy być niewolnikiem, bo to, że jesteś policjantem, nie zmienia twojej pozycji, też jesteś obywatelem. Mirror at night. I've already expressed this to my department, and luckily for me, I come from a department that I feel like my chain of command shares my view, but I don't care what department you're part of or what. No właśnie, on mówi, że on już to powiedział. On już to powiedział w swoim departamencie. Ja nie będę tego forsował na ludziach, tej tyranii. On mówi, że ma szczęście, że tam się coś z nim zgadzają trochę. Ale to nie ma znaczenia, czy się z nim zgadzają, czy nie. Bo to jest człowiek właśnie z integralnością. To jest człowiek, który nie łamie swoich zasad. Your chain of command thinks. You don't get to trample on people's liberty. And so, you know, as a special operations veteran, I fought on the streets of Iraq for under the US government's guise of freedom. And I'm telling you what, the American people are going to be, they are, you are going to wake a sleeping giant and they are going to fight 10 times harder for their freedom on their soil than anything you've ever seen before. No właśnie, jak to tak dalej pójdzie, to Amerykanie się naprawdę wkurzą. Amerykanie się naprawdę wkurzą. A Amerykanie mają broń. To jest najpotężniejsza armia na świecie. Amerykanie w swoich domach mają tonę ekwipunku. I jak się odpowiednio ich popchnie mocno, to oni sięgną po ten ekwipunek. I mówię, ta wojna będzie trwała 5 minut, no bo przecież to będzie wojna z tymi w jakichś jajogniotach, którzy nie wiedzą, jakiej są płci. To będzie wojna takiego kolesia jak tutaj, z jakimś chudym weganem, który nie wie, jaką ma płeć, się zastanawia. Albo z jakąś feministką rozbiedrzoną. No przecież kto tą wojnę wygra? W 5 minut wojna będzie wygrana, nie trzeba będzie nawet strzelać. No może trochę przesadzam, ale wiecie, o co mi chodzi. And that's something you're willing to face, then... I to przy okazji też tak a propos tego, osobiście wolałabym teraz być w kraju, gdzie mają ludzie broń. Ja wiem, że większość ludzi się boi broni i tego nie rozumie. Ale ja wolę być w takiej sytuacji, kiedy dzieją się takie rzeczy na świecie, wolę być w kraju, kto przy okazji ostatnio Kanadę rozbroił, ten, czy prawie rozbroił ten ich wspaniały tam prime minister, który wygląda jak baba swoją drogą. Także może też nie jest pewien swojej płci, cholera go wie. Może też w jakichś jajogniotach chodzi. I no, ja wolę być wokół ludzi, którzy mają, chronią konstytucję, są konserwatystami i mają broń. Bo to oni mają broń, to konserwatyści mają broń. Liberałowie nie mają broń, się boją broń. Ja chcę mieć wokół siebie sąsiadów, którzy mają broń. Więc niezależnie, czy ja mam broń, czy nie. No to jest prawdziwa milicja. To jest prawdziwa policja, która będzie bronić praw obywatela. Te cholery, te policjanci, to nie wiadomo, co im będą odpierdzielać. Then keep trampling on people's rights. But I promise you, the American spirit of defiance is going to rise again, and it's going to be a big problem for our country. So I'll leave... No właśnie, może się pojawić kolejna wojna cywilna. Leave you with this, something that I learned as an E-nothing in the army. No matter what situation you're put in, if you look inside yourself and ask yourself one question, am I doing the right thing? You ask yourself that, you know... No właśnie, niezależnie od sytuacji, jeśli spojrzysz na siebie i zastanowisz się, czy robię właściwą rzecz. Czy to, co robię, jest właściwe? Oh, the answer. And no amount of money, or no order, or... No właśnie. I nie ma takich pieniędzy, nie ma takiej mocy, nie ma takiej rzeczy, która jest w stanie cię od tego odwieść. Jeżeli jesteś jednostką z honorem, jeżeli jesteś jednostką z godnością, która myśli samodzielnie. A jak nie, to przynajmniej się przyznaj publicznie, że jesteś niewolnikiem. Na posyłkach tyrana, czy kogokolwiek innego. Nie jesteś godzien, żeby myśleć samodzielnie, żeby decydować samodzielnie. Law or anything should be able to make you go against doing the right thing. So I'm imploring officers to look inside themselves and ask themselves, is this what I want to be doing to my citizens? And I think the answer is clear. And if we all stand up together, guess what? It'll be a non-issue, no factor, because people and law enforcement will be united like we should be. No właśnie, i to jest to, co powinno się stać. Potrzebny jest ten pierwszy policjant, który wstanie, tak jak on. Potrzebny jest pierwszy bohater, który się sprzeciwi. Za nim pójdą kolejni. A potem ruszą też ci, którzy są niezdecydowani, że coś, no ja może jednak wolę być po tej stronie, która się nie będzie lała. Jeżeli policja przejdzie na stronę protestujących, to jest game over dla władzy. Władza upada, tworzone zostają nowe systemy i to się tyczy każdego kraju, w którym coś się stanie. Pamiętajcie o tym, że to jest globalny. Globalny ruch to nie jest kwestia jednego kraju. To już chciałam zwrócić na to uwagę przy okazji tych protestów w Warszawie. Jeżeli będą kłótnie z policją, to dojdzie do wojny cywilnej, domowej. Natomiast tutaj trzeba przekabacić. Trzeba właśnie takich rzeczy używać. Przemówić tym ludziom do rozsądku, wytłumaczyć im, że ich pensje, ich żywot zależy też od tego, gdzie pójdzie ten kraj. Także oni powinni się bić razem z tymi przedsiębiorcami. Bo to od tych przedsiębiorców zależy, czy dostaną swoją wypłatę. Czy dostaną swoją wypłatę, to jest jedno, ale czy ich będzie stać na chleb, bo ceny pójdą tak w górę, jak rząd będzie drukował pieniądze, to będzie druga Wenezuela w Polsce za chwilę. Niestety.
Także drodzy policjanci, przemyślcie to. Jeżeli macie jakichś policjantów w swojej rodzinie, to prześlijcie im może to wideo, szczególnie to oryginalne, jaką mówią po angielsku. I niech oni się naprawdę zastanowią, czy chcą niszczyć kraj, czy chcą go budować, ratować i budować. Bo jeszcze można. A alternatywą jest wojna cywilna, w której będą ginęli i cywile, i policjanci niestety. Bo rozwścieczony tłum. Naprawdę, zobaczcie sobie sceny, co się działo we Francji już. A to była tylko zapowiedź tego, co nadchodzi. Myślę, że żaden policjant nie chce tracić życia, nie chce tracić nogi, ręki, oka dla jakiejś durnej, tyranijskiej władzy. Zastanówcie się, czy wasze oczy, czy wasze ciało, czy wasze życie, czy przyszłość waszych dzieci jest warta tej wypłaty żenującej, którą dostajecie od państwa. Zastanówcie się nad tym bardzo poważnie, bo możecie zapłacić za swoją głupotę, możecie zapłacić najwyższą cenę. Naprawdę. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale niestety na razie wszystko idzie w tym kierunku. Także jeżeli coś się nie zmieni, to będziecie ginąć. I no cóż, będziecie mogli obwiniać tylko siebie za to.